Redakcja RNDTU wspiera sklep Ole Ole, fani gier i technologii. ARN.EU. Niewiele jest gier, które od 20 lat ukazują się regularnie, a do tego trzymają przyzwoity poziom. Sporo z tych, które ukazywały się pod koniec poprzedniego milenium, bądź na początku obecnego, zostało zaszlachtowane przez nieogarniętych marketingowców, którzy pragnęli wyssać markę do cna poprzez wypuszczanie kiepskich półproduktów, albo też nie były kontynuowane z innych powodów, jak choćby rozbuchane oczekiwania fanów, którym nie sposób było sprostać. Tym bardziej może niektórych zastanawiać, jakim cudem na rynku utrzymała się ta seria gier strategicznych, gdy na przełomie tysiącleci strategie istotnie przeżywały swój złoty okres, tak obecnie ze świecą można szukać w tym gatunku tytułów AAA. Na szczęście dzisiaj możemy zaprezentować wam wideo dotyczące jednej z najstarszych serii gier strategicznych, które nie tylko nadal ukazują się na rynku, ale wciąż zbierają przyzwoite noty i gromadzą przed ekranami pecetów tysiące wiernych fanów. A przy okazji liczymy na to, że uda nam się rozgryźć tajemnicę jej fenomenu. Oto Total War w pigułce. Studio, które stoi za tą serią, czyli brytyjskie Creative Assembly, zostało założone w 1987. Założyciel firmy, Tim Ansel, swoje pierwsze kroki w programowaniu stawiał już w 1985 na takich platformach jak Amstrad CPS, Commodore 64 czy Atari 800. Przez pierwsze dwa lata działalności firmy samodzielnie zajmował się m.in. portowaniem gier z innych platform na MS-DOS. To jemu zawdzięczamy przeniesienie na PC takich tytułów jak Stunt Car Racer czy Shadow of the Beast. Ale młody, zdolny programista na tym nie poprzestał. Zaczął zatrudniać nowych ludzi do swojej firmy i z czasem wypuszczać na rynek swoje własne produkcje. Jednak prawdziwy przełom przyszedł dopiero w 1993 roku, gdy nawiązał współpracę z Electronic Arts przy tworzeniu gry FIFA International Soccer. To był pierwszy i bardzo ważny krok ku profesjonalizacji studia. Dzięki temu udało mu się zebrać nie tylko potrzebne na rynku doświadczenie, ale również zaczęło być kojarzone z poważnymi grami, co pozwoliło mu na wyrobienie sobie silnej marki. Jednak aby zerwać z przeświadczeniem w środowisku, że Creative Assembly jest zdolne jedynie do tworzenia sportowych gier pod bezpiecznym parasolem EA, potrzebne były zdecydowane kroki. Tim Ansel chciał stworzyć coś nowego, a to oznaczało wypłynięcie na nowe, niezbadane dotąd wody. W tym celu w 1996 zatrudniono Mike'a Simpsona, ówczesnego menadżera w dużo większym wówczas studiu Psygnosis. Ich pierwotnym planem było stworzenie studia w Singapurze, ponieważ w tamtych czasach to niewielkie azjatyckie państewko bardzo aktywnie działało na rzecz pozyskiwania przedsiębiorstw w dziedzinie nowych technologii, obiecując, że każdy dolar wydany przez inwestora zostanie podwojony w ramach subwencji państwowych. Jednak w kluczowym momencie Tim Ansel zrobił gruntowny rachunek potencjalnych zysków i strat i stwierdził, że mimo ciekawych możliwości finansowych, to więcej korzyści przyniesie mu ostatecznie pozostanie w Zjednoczonym Królestwie. Ze względu na zmianę kierunku rozwojowego firmy, do kosza poszedł pierwotny koncept gry, którą miał się zająć zespół, czyli przeniesienie papierowego systemu RPG Monkey na grunt wirtualny. Wówczas postanowiono stworzyć klona Command & Conquer, napisanego na szybko RTS-a klasy B, który miał być pierwotnie tanim produktem dla niewymagającego klienta. Ten plan również się nie powiódł, ponieważ prototyp wyewoluował w grę, która postawiła solidny fundament pod całą późniejszą serię.
Jednym z powodów takiej, a nie innej decyzji był fakt, że gra pierwotnie powstawała w perspektywie 2D, ale ze względu na zwiększającą się dostępność technologii 3D dla zwykłego konsumenta postanowiono iść w tym kierunku. Punktem zwrotnym był ponoć moment, w którym zespół w ramach testu zaprogramował kamerę tak, aby swobodnie poruszała się nad trójwymiarowym polem bitwy. Wywarło to tak duże wrażenie na twórcach, że wiedzieli już, że nie mogą zrezygnować z tego elementu. To natomiast wymagało już zaangażowania dużo większych środków, więc wydanie produkcji jako gry drugiej kategorii nie wchodziło w rachubę. Początkowo też rozgrywka miała mieć miejsce zupełnie gdzie indziej. Plotki twierdzą, że pierwotnie gra miała być osadzona w Chinach, konkretnie za czasów panowania dynastii Ming, co można wiązać ze wspominaną już wcześniej grą na podstawie systemu Monkey. Szybko jednak zarzucono ten koncept, a jako motyw przewodni wybrano okres Sengoku w feudalnej Japonii. Termin Sengoku Jidai można luźno przetłumaczyć jako era walczących prowincji i za jej symboliczny początek uznaje się wojnę Onin. 10-letni wewnętrzny konflikt w Japonii, który wybuchł w 1467 roku, obnażając słabość panującego szogunatu. Nadal jednak gameplay opierał się właściwie tylko na rozgrywaniu kolejnych bitew. W całości brakowało elementu spajającego. To wówczas Mike Simpson zaproponował stworzenie mapy z podziałem na regiony. To również był argument, który scementował wybór Japonii w okresie Sengoku jako czasu i miejsca akcji rozgrywki, ponieważ pozwalał na w miarę poprawne historycznie oddanie 7 względnie zrównoważonych frakcji, które miały równe szanse na wygranie konfliktu. Ponadto w trakcie developmentu większy nacisk zaczęto stawiać na oddanie faktycznych realiów historycznych, a do tego celu zatrudniono nawet specjalistę w zakresie japońskiej militarystyki, Stevena Turnbulla, autora wielu naukowych opracowań z tego zakresu. Dodatkowo, aby zwiększyć realizm prowadzonych bitew, postarano się zaimplementować do sztucznej inteligencji gry elementy taktyczne ze sztuki wojny, ponadczasowego utworu autorstwa legendarnego chińskiego generała Sun Tzu. W ten sposób, ku uciesze fanów taktycznych rozgrywek, w lipcu 2000 roku został zaprezentowany Shogun Total War. Gra spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, a recenzenci wskazywali, że głównym jej atutem jest właśnie to, że nie stara się naśladować trendów wyznaczonych przez Command & Conquer, a zamiast tego daje graczom zupełnie nowe doświadczenie w postaci ogromnych, epickich bitew. Co więc stało za sukcesem samej gry? Jak sama nazwa wskazuje, tytuł ten zabierał nas do feudalnej Japonii, gdzie stawaliśmy na czele jednego z 7 wielkich klanów, a naszym celem było zostanie tytułowym szogunem. Zaczynamy mniej więcej w połowie XV wieku i wcielamy się w daimyo, czyli lokalnego feudalnego pana, stojącego na czele jednego ze wspomnianych już klanów. Każdy z lordów poza siłą militarną czy gospodarczą różni się też możliwościami, jakie oferuje graczowi na start. Przykładowo, rodzina Takeda jest znana ze swoich jeźdźców, dlatego może po obniżonym koszcie rekrutować kawalerię, podczas gdy przedstawiciele Hojo dysponują bardzo bogatymi ziemiami i są cenionymi budowniczymi zamków, co pozwala im szybko osiągnąć dominację gospodarczą, jednocześnie mocno się obwarowując. Warto też wspomnieć, że na mapie możemy również spotkać przedstawicieli 8 frakcji, tak zwanych rebeliantów, którzy mogą być reprezentowani przez inne mniejsze klany. Atakowanie i zajmowanie ziem należących do rebeliantów nie niesie za sobą dyplomatycznych reperkusji, jak w wypadku pozostałych dużych frakcji. Co ciekawe, po zabiciu w bitwie głowy jednego z klanów, gdy nie ma on następcy, ziemie przez niego zajmowane rozpadną się na kilka rebelianckich państewek. Co się natomiast tyczy aspektu strategicznego, to należy zauważyć, że został dość mocno przemodelowany względem swoich pierwotnych założeń. Cały nasz rozwój nie opiera się na pojedynczej bazie, a na ziemiach, które posiadamy. Faktycznie mamy stolicę, która jednocześnie jest głównym ośrodkiem naszej władzy jako najlepiej rozwinięta prowincja oraz właściwie jedyne miejsce, gdzie możemy rekrutować sensowne wojska na początku.
Jednak to nie wszystko, ponieważ każdy obszar wchodzący w skład naszego terytorium ma osobne statystyki, które określają to, ilu ma mieszkańców, jakie panują w nim nastroje społeczne, jakie przynosi nam dochody oraz wiele innych. Możemy manipulować tymi statystykami na naszą korzyść poprzez budowanie konkretnych budynków, jak kopalnie, porty czy wieże strażnicze, albo poprzez zwiększanie stacjonującego tam garnizonu. Ale samym rozwojem naszych prowincji nie podbijemy całej Japonii. Prędzej czy później przyjdzie pora na to, aby pochylić się nad naszymi siłami zbrojnymi. Niezależnie od tego, czy zamierzamy zaatakować naszych sąsiadów, czy musimy przygotować naszą obronę. Wówczas mamy do wyboru szereg środków, które pomogą nam w jednym bądź drugim. Przebieramy w puli 15 jednostek bojowych, 11 rodzajów piechoty oraz 4 kawalerii. Więcej, jeżeli wliczymy w to dodatek do gry Mongol Invasion. Istotną częścią naszego wojska są oczywiście dowódcy. Nie tylko pozytywnie wpływają na statystyki naszych podwładnych, jak na przykład morale, ale też posiadają obstawę składającą się z elitarnej, zaciężnej kawalerii, której nie da się normalnie zrekrutować. Siła naszej armii jest określana wypełnieniem naszego sztandaru. Im więcej żołnierzy, tym pełniejszy baner, a tych możemy mieć nawet kilka tysięcy. Kolejnym sposobem na zdobycie przewagi na mapie strategicznej mogą być agenci. Jest to specjalny rodzaj jednostek, które nie walczą, ale zamiast tego odgrywają bardzo ważną rolę w sferze politycznej. Każdy z takich agentów ma przyporządkowane umiejętności i tak najbardziej podstawowy dyplomata może podróżować po mapce, nawiązując relacje z innymi frakcjami. Do jego kompetencji należy przede wszystkim nawiązywanie sojuszy, jak i prowadzenie rozmów pokojowych. Kolejny może być Shinobi, który w grze służy jako szpieg. Wysyłając go do wrogiego miasta, możemy pozyskać dokładne informacje na temat stacjonujących tam wojsk czy budynków, które znajdują się w prowincji. Jeśli natomiast postanowimy go umiejscowić w jednej z naszych prowincji, będzie on działał w trybie kontrwywiadu, krzyżując próby infiltracji naszych oponentów. Następnie mamy ninja, czyli zabójców. Skuteczny ninja służy przede wszystkim zabijaniu wrogich postaci, np. generałów, dziedziców tronów czy samych daimyo. Mając na swoich usługach grupkę zabójców i trochę szczęścia, możemy obrócić w niwecz terytoria naszych oponentów bez jednej bitwy, by później jedno po drugim przejmować małe, osłabione, rebelianckie państewka. No właśnie, zajmowanie prowincji. Tym sposobem przechodzimy do poruszania się na mapie strategicznej. Zarówno nasze wojska, jak i agenci są reprezentowani przez figurki na mapie. Przesunąć się po niej możemy maksymalnie o jedną prowincję w danej turze. Jeżeli na przykład przesuniemy naszego generała na wrogą prowincję celem zaatakowania wojsk przeciwnika, to do bitwy dojdzie dopiero w kolejnej rundzie. To daje szansę broniącemu się na zgromadzenie posiłków bądź wycofanie się celem przegrupowania. Jeżeli na danym obszarze nie ma żadnych warowni, to teren przechodzi automatycznie pod nasze władztwo. Jeżeli natomiast znajduje się tam zamek z załogą, to zanim będziemy mogli czerpać profity z okupacji nowych ziem, musimy przejąć umocnienia poprzez oblężenie bądź szturm. Niestety po zwycięskim przekroczeniu bram miasta miejscowa ludność rzadko kiedy powita nas rzucając kwiaty, prędzej będą to kamienie i obornik. Wielu będzie tęsknić za dawnym władcą, co może skutkować próbami buntu. Aby nieco uspokoić niepokoje społeczne, możemy obniżyć podatki, zbudować kilka odpowiednich budynków czy zostawić w mieście garnizon. Im większy, tym lokalsi są spokojniejsi. Ale skąd weźmiemy armię i zamki? Oczywiście możemy je opłacić pieniędzmi z naszego skarbca, który zapełnia się z tury na turę dzięki wpływom z podatków czy zyskom z kopalni oraz handlu. Każda budowla kosztuje określoną ilość środków oraz potrzebuje daną liczbę tur, aby mogła zostać ukończona. Prostsze budynki powstaną w jedną turę, podczas gdy bardziej skomplikowane mogą zająć jej kilkanaście. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, budynki wpływają na statystyki regionu, ale nie tylko. Dla przykładu poprawianie warunków rolnych bądź budowanie kopalń poprawi nasze wpływy z danej prowincji. Dzięki budowie wież strażniczych zmniejszymy ryzyko przeniknięcia w nasze szeregi szpiega bądź zabójcy. Natomiast budując zamek, będziemy mogli się do niego wycofać w momencie wkroczenia na nasze ziemie przeważających sił przeciwnika. Ale kim obsadzić taki zamek? Tutaj również z pomocą przychodzą konkretne budynki, które umożliwiają nam rekrutowanie określonych jednostek.
Dla przykładu, posiadając Yari Dojo, będziemy mogli powoływać pod broń jednostki posługujące się w walce włóczniami Yari. Właśnie, w tym wypadku zarówno dobrze wyszkolonych samurajów, jak i lichą piechotę Yari składającą się z chłopów. I patrząc na dotychczasową rozgrywkę, można by odnieść mylne wrażenie, że Shogun Total War to gra wyłącznie turowa, nie? Budujemy, gromadzimy wojska, przesuwamy pionki po mapie, ale nic bardziej mylnego. Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów tej pozycji stał się fakt, że co prawda kwestie taktyczne, ekonomiczne czy dyplomatyczne możemy sobie spokojnie załatwiać tura po turze, ale kiedy przychodzi czas konfrontacji z przeciwnikiem w szczerym polu, to musimy radzić sobie jak w typowych RTS-ach. Stawiając czoła wrogowi, w zależności od tego, czy się bronimy, czy atakujemy, możemy albo zadecydować, czy chcemy poczekać na lepszą pogodę do ataku, albo broniąc się, mamy okazję rozmieścić nasze jednostki. Również od tego zależy, co się stanie w momencie upłynięcia czasu bitwy. Jeżeli ta pozostanie nierozstrzygnięta, wówczas zwycięża obrońca. To zmusza atakującego do parcia na jednostki defensora. Jak już wspomnieliśmy, pojedyncza armia może liczyć nawet do 5000 wojowników, a składać się na nią będą rozmaite oddziały. Podzielić je możemy zatem na kilka kategorii, jak piechota, łucznicy czy kawaleria, jednak to byłoby zbyt duże uproszczenie. Kawaleria sama w sobie może dzielić się dalej na lekką, dobrą do pościgów za uciekającym wrogiem, bądź do szybkich podjazdów na tyły wroga, jak również na zaciężną, doskonałą do frontalnych szarż. Ale spotkamy również konnych łuczników, wyjątkowo niebezpiecznych względem relatywnie powolnej piechoty. Tak samo piechurów możemy podzielić zgodnie z ich specjalizacjami. Włócznicy wykazują się większą skutecznością w starciu z konnicą, podczas gdy elitarni mnisi nie mają sobie równych w starciu wręcz z innymi piechurami. Dlatego bardzo ważnym jest, aby poszczególne armie składać z uzupełniających się jednostek, a w trakcie bitwy odpowiednio je rozmieszczać, tak aby mogły pokazać cały swój potencjał. Gdy broniąc się ustawimy naszych łuczników na wzgórzu, a flanki zabezpieczymy piechotą, nierzadko uda nam się odeprzeć przeważające siły wroga, bo gdy ten będzie starał się mozolnie do nas dobrać pod górę, my zdążymy wystrzelać sporą część jego wojowników, jednocześnie męcząc i obniżając morale tych, którzy dożyją frontalnego starcia. Morale same w sobie jest bardzo ważnym elementem gry. Już sam typ oddziału określa, czy jego członkowie będą skorzy do bicia się do samego końca, czy po stracie kilku współtowarzyszy rzucą się do panicznej ucieczki, jak na przykład podstawowi włócznicy Yari. Ale to nie wszystko. Doświadczony dowódca wie, że najlepszym sposobem na pokonanie bestii jest odcięcie jej łba. I faktycznie, jeżeli uda nam się w bitwie wyeliminować dowódcę strony przeciwnej, zaangażowanie wrażych żołdaków drastycznie spadnie, powodując, że nawet stosunkowo świeże oddziały rzucą się w popłochu do ucieczki. To też kolejny sposób na wygranie bitwy, posiadając skromniejsze siły pod swoją komendą. Jedna celna szarża na wrogiego generała może odwrócić losy bitwy o 180 stopni w mgnieniu oka. I tak z grubsza prezentowała się pierwsza odsłona gry, która w niedługim czasie miała przerodzić się w pełnoprawną serię. Charakterystyczna mieszanka strategii turowej i RTS-a spodobała się graczom na tyle, że jej rdzeń przez kolejnych blisko 20 lat pozostawał nietknięty, poza stopniowym ulepszaniem i kosmetycznymi zmianami co do szczegółów w kolejnych odsłonach. W ciągu pierwszych 2 lat w samej Wielkiej Brytanii sprzedano 100 tysięcy kopii gry, a twórcom przyznano kilka prestiżowych nagród. Nie są to powalające liczby, ale biorąc pod uwagę fakt, że Creative Assembly było wówczas nadal niewielkim studiem, sprzedaż była bardziej niż zadowalająca. Podobnie dobrze gra radziła sobie w kontynentalnej części Europy i USA. Twórcy, widząc sukces serii, zaczęli kuć żelazo póki gorące i w ciągu roku przygotowali i wypuścili na europejskim rynku dodatek Mongol Invasion. Dobrze ocenione rozszerzenie do gry dodawało szereg nowych jednostek, misji oraz nową frakcję w postaci Mongołów pod panowaniem Kubilai Khana. Istotnie, mongolska inwazja na Japonię była swego czasu realną groźbą, jednak w kluczowym momencie katastrofalna pogoda zmusiła statki najeźdźców do odwrotu. Tutaj jednak rozgrywamy alternatywną wersję historii, w której wrogie okręty zdołały dobić do brzegu Chikuzen, najeżdżając Japonię.
Razem z tym dodatkiem gra, wówczas jeszcze pod szyldem Electronic Arts, sprzedawała się świetnie. Jednocześnie wraz z publikacją rozszerzenia ogłoszono, że trwają już prace nad następcą Szoguna, który ma się rozgrywać w średniowiecznej Europie. Ale nie był to koniec wiadomości. Nadchodząca gra miała ukazać się już nie pod szyldem Elektroników, a Activision. Po długoletniej współpracy studia z EA był to ruch cokolwiek niespodziewany i choć sama firma odmówiła wówczas komentarza w tej sprawie, to sam Tim Ansel w jednym z wywiadów udzielił następującej odpowiedzi. Jesteśmy bardzo podekscytowani perspektywą współpracy z Activision nad Medieval Total War. Mają oni ambicje i energię, których poszukujemy w naszym wydawcy. Są to cechy niezbędne, aby stworzyć z Total War numer jeden pośród historycznych RTS-ów. W Activision znaleźliśmy wydawcę, który rozumie, na czym ma polegać seria Total War. Shogun Total War to dopiero początek. Mamy ekscytujące plany względem Medieval Total War i nie tylko. Tym sposobem do fanów wschodzącej marki w sierpniu roku pańskiego 2002 trafił wyczekiwany następca. Twórcy obiecywali rozwinięcie koncepcji, 100 rodzajów jednostek, w tym niektóre dostępne tylko w określonych regionach bądź frakcjach. Oprócz tego bitwy miały być jeszcze większe, a ekonomia i rozgrywki polityczne miały zostać jeszcze bardziej rozwinięte. Zrozumiałym więc jest, że oczekiwania graczy były bardzo duże i wczesne recenzje pokazują, że pokładane w tym tytule nadzieje nie zostały zawiedzione. Jako że Medieval opierał się na tym samym silniku co Shogun, zmiany w rozgrywce nie były znaczne. Nacisk postawiono przede wszystkim na rozwój obecnej formuły. Mamy zatem do wyboru już nie kilka, a kilkanaście nacji ze średniowiecznej Europy, północnej Afryki i Azji Mniejszej. Podczas gdy Shogun siłą rzeczy skupiał się na konflikcie wewnątrz jednego narodu, to w Medievalu mamy do czynienia z kompletnym religijno-politycznym galimatiasem, co znakomicie wpisywało się w koncept ewolucji rozgrywki serii. Dzięki temu każda z kilkunastu nacji, w tym Polska oczywiście, podobnie jak w poprzedniej części, dysponowała określonymi wadami i zaletami, ale do tego miała też często dostęp do własnych, niespotykanych nigdzie indziej jednostek. Dużo większą rolę w grze zaczęła też odgrywać religia i polityka. Przykładowo podbijając wrogie tereny, wyznające religię ostro kontrastującą z naszą, narażaliśmy się na częste bunty. Przynajmniej dopóki nie wysłaliśmy tam misjonarza, który z tury naturę przekonywał miejscową ludność do naszych racji. Podobnie dyplomacja zyskała nowy aspekt, a mianowicie małżeństwa dynastyczne. Oprócz standardowego dyplomaty mogliśmy również wrzeniać nasze księżniczki w inne nacje, aby zyskać ich przychylność bądź oddawać ich rękę naszym generałom celem scementowania ich lojalności. No właśnie, polityka wewnętrzna również się trochę pokomplikowała. Nasi generałowie zyskali trochę cech, które wpływają na przykład na ich zdolności bojowe na polu bitwy, ale do tego doszła również wspomniana lojalność. Niezadowolony dowódca może obrócić się przeciwko nam, samodzielnie wszczynając bunt, albo może łatwo zostać podkupiony przez wrogie siły, by służyć ich celom. Dlatego dobrym pomysłem jest nadawanie wahającym się generałom tytułów ziemskich oraz wrzenianie ich w rodzinę królewską, aby zaskarbić sobie ich wierność. Jak to mówią, przyjaciół trzymaj blisko siebie, wrogów jeszcze bliżej. Jest to o tyle ważne, że wyżej wymienione mechaniki, jak i tendencja do rozwoju aspektów religijno-politycznych, jak i nadawanie bardziej RPG-owego charakteru podwładnym nam postaciom, zostanie z całą serią na dłużej. Co się natomiast tyczy równie ważnego składnika tej serii, czyli bitew, to tak naprawdę poza kosmetyką nie uległy one poważnym zmianom. Przede wszystkim należy tutaj wymienić wspomniany już szeroki wybór jednostek oraz to, że skala bitew drastycznie się zwiększyła, pozwalając na udział nawet 15 tysięcy wojaków w jednej potyczce. To w 2002 roku niewątpliwie robiło wrażenie. Jednak nadal całość opierała się na znanym z poprzedniczki silniku, przez co większość zmian, choć niewątpliwie pozytywnie wpływająca na rozgrywkę, ostatecznie pozostawała jedynie kosmetyczna. Ale to miało zmienić się już niedługo. I trzeba przyznać, że fanom zarówno setting, jak i forma ewolucji całego konceptu przypadła do gustu. Recenzenci również nie szczędzili pochwał, co można zobaczyć choćby we współczesnych ocenach na Metacriticu.
Medieval zaraz po publikacji przez 2 tygodnie królował na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży. Również w USA w 2 tygodnie po premierze grze udało się uplasować w słupkach sprzedaży na 4. miejscu, zaraz za takimi tuzami jak Warcraft 3 oraz The Sims. Już rok później wydany został dodatek Viking Invasion, który dodawał do gry grywalną frakcję Wikingów oraz cały nowy scenariusz skupiający się na obszarze Skandynawii i Wysp Brytyjskich. Wraz z tym rozszerzeniem gra zebrała bardzo wysokie noty, zdobyła co najmniej kilka nagród, w tym m.in. tytuł gry roku 2002 czasopisma PC Gamer oraz potwierdziła swoją mocną pozycję na rynku. W międzyczasie Creative Assembly z niedużej firmy zajmującej się głównie podwykonawstwem dla większych marek wyprowadziło na szerokie wody zaczątek serii, która miała wszelkie podstawy do tego, aby nazywać się światowym hitem. I jak niektórzy z was już wiedzą, nie był to jeszcze pełny potencjał tego angielskiego studia, ale o tym opowiemy sobie już w kolejnej części serii Total War w pigułce.